To jest włączone. Witam Państwa bardzo serdecznie na tradycyjnej konferencji przed sesją Rady Miasta, już ostatnio w tym roku. Dlatego w takim dużym gronie sesja jest też związana z tym, co będzie się działo oczywiście na... Konferencja jest związana z tym, co będzie się działo na sesji, więc jest z nami Pani Skarbnik, ale do Państwa dyspozycji są oczywiście prezydenci. Pierwszy zastępca Michał Litwiniuk, drugi zastępca Adam Chodziński i oczywiście prezydent Dariusz Stefaniuk. Bardzo proszę, panie prezydencie, o kilka słów na wstępie. Szanowni państwo, witam serdecznie. Nasza konferencja właściwie dotyczy porządku obrad sesji, a głównym punktem tego porządku jest budżet na 2018 rok, stąd też obecność pani skarbnik Marty Juchnikowskiej, która przygotowała ten budżet. Myślę, że jest to jeden z lepszych budżetów, dlatego że na pewno wydatki inwestycyjne mamy na najwyższym poziomie. Myślę, że jeden z najwyższych wydatków inwestycyjnych, jeżeli chodzi o budżet naszego miasta. Na dzień dzisiejszy jest to 68 milionów złotych, a więc bardzo duża kwota. Ona oczywiście jest związana z inwestycjami, które będziemy chcieli przeprowadzić w 2018 roku, które będą pochodziły również ze środków zewnętrznych, ze środków unijnych, a więc to, co zawsze powtarzaliśmy, te wkłady własne, na które kumulujemy środki finansowe, staramy się, żeby te środki finansowe były, bo za złotówkę dostajemy kolejne 3 złote. To jest główna idea tego budżetu i to jest budżet, co warto podkreślić po raz kolejny, który robimy bez kredytu. I na dzień dzisiejszy się bilansujemy, nie mamy tutaj żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o nasze wydatki czy o nasze dochody. I myślę, że to jest najważniejsza informacja z dnia dzisiejszego. Kolejna inicjatywa, jakby kolejne uchwały, które będą omawiane, jest to cała grupa, cały szereg uchwał oświatowych. Te uchwały są związane z czysto techniczną kwestią wydłużenia czasu pracy szkół do 8 lat. Więc jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, to tutaj Pan Prezydent Litwiniuk jest gotowy udzielić wszelkich wyczerpujących odpowiedzi. I myślę, że to tyle. Pytania jakieś od Państwa? Jeżeli są, to bardzo chętnie. Mam pytanie w tej sytuacji, jeśli chodzi o budżet, tu rosną niektóre też, mówiliśmy wcześniej na konferencji, dziękujemy za to, że wyprzedzała nawet oficjalne obrady komisji. Na konferencji mówiliśmy o wydatkach, natomiast jeśli chodzi o sprawę dochodów, a tam pojawia się taka ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o dochody z nieruchomości, między innymi z lotniska. Mhm. Są one rozłożone aż na 3 lata. Mhm. Czy to jest taka pewna sekuracja, pewna taka podejście z pewną rezerwą w tej sferze dochodowej, że Państwo możecie chyba spodziewać się efektów ze sprzedaży lotniska wkrótce, jeśli mogą być. Jaka jest sytuacja? Czy są rzeczywiście realne te już niebawem dochody ze sprzedaży nieruchomości? Czy rzeczywiście będą aż do 2020 roku będzie trwać sprzedaż, jak chyba wynika z tej tabeli wyborczej? Pani skarbnik dobrze się orientuje, lepiej ode mnie znacznie. Czy rzeczywiście jest to rozłożenie na do 20, czy jak wygląda sytuacja właśnie z tymi przetargami, z no, dużą nadzieją nie tylko pana prezydenta chyba, ale i Białej? O tym zapisie na pewno powie pani skarbnik, więc myślę, że pani skarbnik panu redaktorowi to wyjaśni, dlaczego jest taki ani inny zapis. Myślę, że on też jest, jakby ma swoje podłoże techniczne,
dzisiaj wróżenie z fusów, bym powiedział, to by było, czy to będzie 3, czy 5, czy 10, czy 15, a czy nie rok. Natomiast o pewnej perspektywie naszej, którą my widzimy. Co się dzieje z inwestorami? Czy macie państwo? Powiem ja. Bardzo proszę, pani skarbnik. Co do zapisów technicznych, to rzeczywiście nie chcielibyśmy być tacy górnolotni i 40 paru milionów zapisywać po stronie dochodowej roku 2018. Jeżeli sytuacja będzie taka, że ta sprzedaż będzie już pewna, czyli będą zawarte wszystkie umowy niezbędne, to ta kwota na pewno się pojawi w jednym roku wynikająca z wykonania kasowego, prawda? Na ten moment bardziej chcieliśmy być ostrożni i nie kumulować pewnych wydatków po stronie wydatkowej. Po to tylko, że mamy złożone dokumenty na nasze projekty unijne. W Urzędzie Marszałkowskim to też burzyłoby cały system harmonogramów, który przyjęliśmy. A chciałabym zaznaczyć, że ten system harmonogramów jest przyjęty dość realnie i dość ostrożnościowo. Czyli jeżeli na przykład będą takie sytuacje, że będzie na przykład sprzedaż etalna, wszelkiego typu możliwości związane z zbyciem tych nieruchomości, po prostu na ten moment dopuszczamy. I dlatego jest te 40 kilka milionów rozłożonych na 3 lata na ten moment, będzie skorygowana w momencie już realnych podpisanych umów. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli chodzi o inwestorów, pierwszy przetarg odbędzie się między świętami. 21 grudnia, właściwie przed samymi świętami Bożego Narodzenia i na tym przetargu jakby jest grunt, który już długo jest debatowany w strefie. Jedna z firm, która chce jakby poszerzyć swoją działalność, działa już na terenie miasta. Myślę, że świetnie państwo wiecie, o kogo chodzi. Po prostu przystąpiła do rozbudowy. Co ciekawe, dla mnie to jest, że tak powiem, dobra wiadomość, że to jest też bialska firma, która skorzysta z tego, że mamy strefę ekonomiczną. Myślę, że to też świadczy o tym, że ci, którzy byli malkontentami, najgłośniej krzyczeli, że ta strefa jest niepotrzebna i nie powinniśmy jej robić. Dzisiaj się przekonują do tego, że jednak warto było i będą beneficjentami właśnie tego działania. Więc bardzo się cieszę, że będą korzystać z dobrodziejstwa, które na dzień dzisiejszy daje nam ustawa o strefach. Natomiast co do reszty gruntu, mam nadzieję, że wkrótce państwo dowiecie się od nas więcej szczegółów. Na dzień dzisiejszy są inwestorzy, którzy są zainteresowani tym gruntem, chcą ten grunt kupić, chcą tam budować, tworzyć swoje przedsiębiorstwa, swoje firmy i myślę, że wkrótce ten grunt będzie również na przetargu, również będzie poddany ocenie. Dzisiaj ta ocena jest w strefie, dzisiaj są rozmowy, więc jakby ciężko mi na ten temat się na dzień dzisiejszy wypowiadać. Bardzo bym chciał, żeby to był grunt, który będzie przeznaczony na inwestycje, tak żebyśmy nie tylko mieli uzysk z tego, że sprzedamy grunt, ale również z tego, że jak już go sprzedamy, to rozumiem, że firmy, które wydają ciężkie i duże pieniądze na to, będą tworzyć tam miejsca pracy, dla których miejsc pracy, cała ta strefa, cała idea pomysłu logistycznego, gospodarczego powstała. Bardzo proszę. Czy są jakieś rozmowy prowadzone z inwestorami, czy z oficjalnymi czynnikami rządowymi, państwowymi Chin na temat ewentualnej inwestycji w Białej Podlaskiej? Z przedsiębiorcami, którzy przyjeżdżają do nas z Chin. Spotkaliśmy się już wielokrotnie. Myślę, że tych spotkań było dużo. Ciężko mi nawet powiedzieć, czy ich było 6, czy 10, czy 8, ale to mniej więcej to są takie ilości.
Więc tych spotkań było bardzo dużo. Zawsze jest to rozmowa na temat inwestowania, zawsze jest to rozmowa na temat jedwabnego szlaku, na temat pomysłu cargo, logistycznego, wykorzystania tego gruntu pod tego typu działalność. Natomiast ja zawsze mówię jedną rzecz każdemu inwestorowi, który tutaj przyjeżdża, że my zrobimy wszystko, żeby on się czuł u nas dobrze i wszelkie kwestie biurokratyczne, które są w naszej gestii, będą bardzo szybko załatwiane, czy będą priorytetowo załatwiane przez nasz urząd miasta, czy przez strefę, bo takie deklaracje też padają. Natomiast ten inwestor też musi ze swojej strony pokazać pieniądze, no bo to przecież jest to główna idea, to, że my się będziemy nawet 100 razy spotykać, to nic nie da, jeżeli nie będzie później sprawdzam i ktoś nie wyciągnie pieniędzy na stół. Więc myślę, że w momencie, gdy będzie przetarg, gdy strefa ogłosi ten przetarg, bo organizatorem przetargu i weryfikacją firm, które wchodzą na teren strefy, jest strefa, to nie jest Urząd Miasta. My możemy proponować firmy, które do nas przychodzą i je ze strefą umawiać, konsultować, natomiast weryfikatorem jest tutaj strefa. To strefie się przedstawia biznesplan, to strefie się przedstawia szczegóły przedsięwzięcia, bo to strefa daje ulgi, na mocy których te przedsiębiorstwa później działają. Więc strefa jest bardzo tutaj otwarta. Będzie ten przetarg i on się odbędzie na podstawie wstępnych ofert rozmów z inwestorami. I myślę, że wtedy będzie sprawdzam. Wtedy będzie sprawdzam tak naprawdę, ile ten grunt jest wart, ile ten cały pomysł jest wart, czy ci przedsiębiorcy tak naprawdę mają te pieniądze, a mówimy tutaj o kilkudziesięciu milionach złotych, to nie są pieniądze, które każdy z nas gdzieś tam sobie w kieszeni może nosić i może przyjść i sobie kupić, tylko to są wielkie pieniądze i dlatego to są duże mechanizmy, a mówimy tylko o samym zakupie gruntu, a wiadomo, że to jest jakiś procent całej inwestycji, więc myślę, że to są bardzo poważne rozmowy. Ja bym bardzo sobie życzył, żeby one doszły do skutku i żeby taki inwestor tutaj się znalazł. I to nas odróżnia od wszelkich poprzednich inicjatyw, które tutaj się odbywały, że my chcemy ten grunt dać inwestorowi, czy dać mu szansę kupienia tego gruntu, ale za gotówkę, tak, że on to kupi. A nie na zasadzie jakichś dzierżaw, nie na zasadzie jakichś ulg podatkowych, zwolnień z opłat, że to gdzieś się będzie kumulowało. Pamiętamy wszyscy sytuację Cargo Hub, jak mój poprzednik powiedział, że tu będzie port cargo, dał grunt, ten grunt był tylko w części spłacany, duża część zobowiązań podatkowych po prostu była odłożona w czasie. Dzisiaj to jest kilka milionów złotych, ta kwota tam sięgała chyba do 10 milionów złotych. Gdy zostałem prezydentem, niespłaconych zobowiązań, nie ma spółki, nie ma ludzi, nie ma odpowiedzialnych i tak naprawdę miasto z tego nic nie otrzymało. Więc myślę, że to jest niewłaściwe podejście. Ten czas, gdy tak inwestorzy byli przyjmowani i w taki sposób się robiło biznes w Białej Podlaskiej, minął. Mam nadzieję, że minął bezpowrotnie. My działamy na zasadach uczciwych. Bardzo proszę, chcecie inwestować, kupcie tą działkę, kupcie ten grunt, to będzie wasza własność, wy będziecie dysponować tym gruntem, możecie tam na tym gruncie robić co chcecie, taki biznesplan, jaki sobie ułożyliście, ale nie mańmy naszych mieszkańców opowieściami o inwestorach, o wielkich firmach i jakichś pieniądzach, które gdzieś są odłożone w czasie. Tego bym nie chciał. Jedyną rzecz, którą możemy wydzierżawić i o tym też rozmawiamy, bo te rozmowy zawsze padają, to jest płyta lotniska, a więc teren, który jest bezpośrednio terenem lotniskowym. Tego terenu nie możemy sprzedać, ten teren jest objęty ustawą. On jest nam, że tak powiem, darowany na funkcje lotniskowe i my możemy go dalej przekazać za dzierżawą, ale dzierżawą płatną, łącznie z podatkami dla firm zainteresowanych. Panie prezydencie, czy strefa przygotowuje kolejny też przetarg, czy tylko będzie jedyny ten 21 grudnia wyznaczony, czy strefa pracuje nad kolejnym? Spodziewam się w pierwszym kwartale przyszłego roku, że taki przetarg się odbędzie. Natomiast nie jestem w stanie dzisiaj Państwu powiedzieć w 100%, że tak się wydarzy. Zawsze
może jedna ze stron się wycofać. Czy nie będzie to oczywiście miasto, ale może to czy strefa, czy firmy. Jak wygląda, właśnie się pytam, jak wygląda przygotowanie mediów na lotnisku, bo pan burmistrz Międzyrzeca, on się przechwala, że on ma nadwyżki mocy energetycznej z gazem, pozałatwiał i on ma swobodę w ściąganiu inwestorów. Czy tutaj macie państwo też już media przygotowane, infrastrukturę, żeby ci inwestorzy wiedzieli, że wchodzą na bardzo atrakcyjne tereny? Ja panu burmistrzowi gratuluję serdecznie i liczę, że jak najwięcej firm uda mu się ściągnąć do Międzyrzeca Podlaskiego, bo to jest siła naszego regionu i to jest pewna synergia i rozwój, ale jak to napisano w Piśmie Świętym, po owocach ich poznacie, więc tutaj bym był ostrożny. Natomiast jeżeli chodzi o nasze miasto i o ten grunt, jeżeli chodzi o nasze spółki, to nasze spółki są w pełni przygotowane do tych podłączeń. Ja z prezesami rozmawiałem już wielokrotnie od samego początku, gdy ten grunt trafiał do strefy, a więc jeszcze ponad rok temu, że będziemy ten grunt uzbrajać. Dzisiaj ta sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli się uda znaleźć firmę, przedsiębiorcę, czy będzie taki chętny, który kupi cały grunt, a mówimy tutaj o gruncie, który należy do miasta, więc ponad 60 hektarów, to wtedy nie będziemy wykonywać infrastruktury, zbroić tej infrastruktury w tym terenie, ponieważ projekt unijny, który tam mamy przygotowany, jest uwarunkowany tym, że mogą to być małe i średnie firmy. Tak? Czyli musi być rozdrobnienie firm, rozdrobnienie działek, wtedy możemy ten grunt uzbrajać, wtedy możemy te pieniądze odzyskiwać. Jeżeli jest to duży operator z jedną branżą, z jednym pomysłem, powiedzmy, on może mieć kilka różnych firm tam, ale to będzie jedna firma, wtedy no, my możemy pomóc temu operatorowi do granic działek, doprowadzić media, natomiast on musi to później zrobić. Co my dajemy? My dajemy pełny plan, który już mamy i który opracowaliśmy, obwodnicy wschodniej łącznie z przyłączami, które później będą wchodziły w te grunty. I to przy naszych rozmowach, nawet z inwestorami z Chin, jakby nie jest problemem. To znaczy dla nich to nie jest żaden problem. Czy wręcz bym powiedział odwrotnie, oni bardzo często podkreślają, czy firmy nawet podkreślają, że wolą nie korzystać z tej pomocy unijnej, która w pewnym momencie jest dla nich kagancem jakimś, bo muszą spełnić pewne wskaźniki, wymogi itd., itd., niż w poruszaniu się, natomiast wolą wyłożyć własne pieniądze na potrzebę. Po prostu przedsiębiorcy, gdy mają swoje pieniądze, widzą, gdzie się rozbudowuje dany grunt, w którym miejscu, gdzie dzisiaj trzeba zrobić nakłady, a gdzie te nakłady będziemy robić za 3 lata. Tak, żeby to też nie stało w polu po prostu i nie marnotrawiło się. Więc to jest taka nasza strategia i powiem szczerze, że ona z jednej strony może być ryzykowna, z drugiej strony wydaje mi się, że podjęcie dzisiaj decyzji o tym, że będziemy modernizować ten kawałek gruntu, ten pas i budować tą główną oś, główną drogę, mogłoby nas wykluczyć z przyjęcia dużego gracza tutaj w Białej Podlaskiej. Być może to by zupełnie zmieniło całą koncepcję lotniska, więc tą decyzję no, musieliśmy w jakimś stopniu podjąć. Odciągamy ją w czasie tak daleko, jak możemy. Znaczy tak długo, jak możemy sobie pozwolić, że jeszcze mamy opcję wyboru, tak długo to będziemy robić. Na dzień dzisiejszy skupiamy się na tych projektach z Urzędu Marszałkowskiego, unijnych, które już możemy prowadzić. Dzisiaj Urząd Marszałkowski też naciska wszystkie samorządy, żeby przyspieszać, żeby zmniejszać czasookres wykonania inwestycji, żeby to nie były lata, nie wiem, 2021, ale wcześniejsze. My się do tego chcemy też dostosować, natomiast no, to wynika również z tego, jaki mamy budżet. Znaczy, to nie jest tak, że my możemy powiedzieć dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, że nagle mamy 100 milionów wpływów podatkowych, ale tak naprawdę te 100 milionów to będzie rozłożone na kilka lat, ale chcemy to zrobić w jednym roku. No, wtedy każdy nam powie, no to weźcie kredyt i pokażcie, czy to macie.
Myślę też, że sprzedaż tego gruntu, sprzedaż tego majątku to są, tak jak powiedziałem, duże pieniądze. I też to, jeżeli to się ziści, no to, to nam przyspieszy pewne inwestycje. I Janosikowe będzie wtedy? Znaczy tego, nie sądzę. Nie sądzę, że jest. Szanowni Państwo, musimy sobie zdać sprawę, że my bardzo często Państwa komunikujemy i mówimy Wam o tym, co robimy, co nam się udało. Co dobrego się udało zrobić w mieście i w naszym budżecie i pokazujemy, że można rozsądnie i mądrze zarządzać finansami publicznymi, ale też pamiętajcie, że to są 3 lata. To nie jest tak, że tym budżetem zarządzamy od 30 lat i sobie to miasto budujemy jak z klocków Lego i dzisiaj możemy te sukcesy że tak powiem, no, konsumować, tak? My mamy bardzo trudny budżet, bardzo ciężką pracę, żeby pewne rzeczy spiąć, żeby uporać się z długiem, żeby uporać się z odsetkami, żeby tak uszczelnić system finansów miejskich, aby tych dziur było jak najmniej, żeby te dziury były pozatykane. Mamy różnego rodzaju gałęzie naszej polityki miejskiej, gdzie one wymagają dofinansowań. Chcemy, żeby one były jak najmniejsze, ale z drugiej strony nie możemy ich ograniczyć, bo to są też działalności pewnego rodzaju społeczne. Tak? Więc nie jest to tak świetnie, że miasto nagle może sobie być rozrzutnym i wydawać pieniądze. Oczywiście ja bym mógł przekonywać radę, biorąc kredyt i mówiąc, że nagle teraz będziemy robili jakieś fajerwerki różnego rodzaju inwestycje mniejsze, lepsze, bardziej populistyczne, mniej populistyczne, tylko że no ja nie po to zostałem prezydentem. Ja naprawdę nie przyszedłem tutaj razem z moimi współpracownikami po to, aby jakby spijać tą śmietanę z tego tortu i tą wisienkę na torcie tylko zjadać i mówić, że jestem prezydentem, jakie to jest fajne, tylko przyszliśmy zmienić nasze miasto, bo uważam, że to jest nasze miasto, w którym mieszkamy, pracujemy i w którym będą mieszkały nasze dzieci, żeby to miasto po prostu lepiej wyglądało i przyjdą po nas następni. I to będzie pewnie prędzej niż później i każdy prezydent powinien mieć to z tyłu głowy, każdy włodarz, że to jest decyzja wyborców i będą też to miasto zmieniać i chciałbym, żeby nasi następcy mieli ten komfort, że będą mieli dobrze przygotowany budżet na trudne czasy, które będą, a one będą na pewno, ponieważ budżety Unii Europejskiej się w końcu skończą, nie będzie już takich budżetów, nie będzie takich środków finansowych, nie będzie takich pieniędzy i jeżeli nie uda nam się dzisiaj zmodernizować infrastruktury miejskiej i przygotować do tej sytuacji, to będą to bardzo trudne czasy później dla mieszkańców. Więc dlatego konsekwentnie z panią skarbnik pracujemy nad tym, żeby nie zaciągać nowych zobowiązań, żeby jak najbardziej spłacić w tym czasie, gdy mamy ten dochód, gdy miasto się rozwija, gdy mamy dobre relacje z rządem, gdy jesteśmy w stanie pozyskiwać nowe środki europejskie, gdzie teraz dostaliśmy kolejny projekt transgraniczny na kolejne rondo i tak dalej, i tak dalej. Żeby pokazać mieszkańcom, że słuchajcie, tam gdzie dają, tam idźmy i bierzmy jak najwięcej. Ale w momencie, gdy będzie czas trudny, gdy tych pieniędzy nie będzie, miejmy swoją zdolność kredytową, miejmy swoją zdolność do tego, żeby przetrzymać ten czas. Bardzo proszę o pytania. Jeszcze chciałam zapytać o środowisko wydawcy na pomoc. Wcześniej była informacja, że on dzisiaj chyba tak praktycznie zaczyna działać. Formalnie. On już ruszył? Szanowni Państwo, ten dom rusza. Oczywiście to jest duży projekt. To nie jest projekt na zasadzie jakiejś budki, którą otworzymy i przetniemy wstęgę i powiemy wszystkim, że już działa. To jest kwestia nowych pracowników. Ci pracownicy teraz będą zatrudniani. Pierwszą osobą jest tam pani kierownik, która jakby to wszystko musi spiąć, muszą się wprowadzić, urządzić. Już, że tak powiem, lista doprecyzowana jest osób, które w tym domu będą. Jest tam 30 miejsc, jak wszyscy wiemy, więc ten dom będzie moim zdaniem przez ten grudzień miał te przetarcie, a chcemy Państwa zaprosić na otwarcie prawdopodobnie
Prawdopodobnie będzie to 8 stycznia. Tak, no mówią, że już, no tak, tak. Ale zapraszam na pokłon Trzech Króli, oczywiście będzie organizowany jak zawsze w naszym mieście, więc mam nadzieję, że z panem redaktorem tam się spotkamy i pokłonimy się jak należy. Więc 8 zapraszam serdecznie. Oczywiście państwo dostaną te zaproszenia. Wynika to z faktu, że no też chcemy zgrać terminy wydarzeń innych osób, które tam będą zaproszone, które przyczyniły się do tego, że ten dom powstał. A przecież tutaj wszyscy wiemy, że ta dotacja była z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Myślę, że tak, to jest największa w ogóle tutaj w regionie, w województwie bym powiedział nawet. Wielkim przyjacielem tego przedsięwzięcia od samego początku był pan minister Krzysztof Michałkiewicz. Wielokrotnie mu dziękowałem, ale oczywiście jeszcze raz mu serdecznie dziękuję za to, że nas wspiera, że nas popiera przy tej inicjatywie. Pan wojewoda Przemysław Czarny, który też od początku dał zielone światło i powiem szczerze, że nawet urzędnicy województwa, Urzędu Wojewódzkiego czasami się dziwili, skąd taka dotacja, jak to się stało, że się udało, ale my po prostu pokazaliśmy, że mamy dobry projekt, który jest oczekiwany tutaj przez mieszkańców, który przecież powinien być, bo ten dostęp do tego typu usług nie może być jakimś elitarnym dostępem, tylko chcemy też pokazać, że nasi mieszkańcy mogą z tego skorzystać i myślę nawet mieszkańcy regionu, bo to nie chodzi tylko o miasto Biała Podlaska. A cała ta dyskusja przecież została wywołana na Radzie, na sesji. Pamiętam, jak pan przewodniczący Karol Sudewicz o to mnie pytał jako pierwszy i ten pomysł rzucał, więc absolutnie ja sobie nie uzurpuję roli tutaj pomysłodawcy. Natomiast chwyciliśmy tego byka za bary i żeśmy to zrobili. Czyli teraz jest już zamknięta osób, które... Tak, 30. Być może tak, natomiast tutaj bym odwoływał się do pani kierownik bądź do pani dyrektor Borkowskiej, które konsultują się ze sobą, ponieważ te wnioski wychodzą z MOPS-u. Więc decyzje pochodzą z MOPS-u, więc bardzo proszę do pani dyrektor Borkowskiej czy przez pana rzecznika przez ten kontakt, jak to wygląda. Tak, to jest osoba nowo zatrudniona, ogłosiliśmy konkurs. Zgłosiła się chyba jedna osoba, jak dobrze pamiętam. Tak, zgłosiła się jedna osoba. To też wynika, szanowni państwo, z faktu, że tak, chyba jest Złomas właśnie. Oczywiście ta osoba według ustawy musi spełniać szereg wymogów. I to nie jest takie proste, ponieważ no jest to ewidentnie specyficzna bardzo działka. Do tej pory takich domów tutaj, a tego typu to w ogóle nie było w naszym regionie, więc też ciężko o ludzi, którzy będą mieli tego typu doświadczenia. Akurat się tak wydarzyło, że pani spełniała wszelkie wymogi. Była to jedyna kandydatura, ale bardzo dobra kandydatura. Ja rozmawiałem kilkukrotnie już z panią kierownik i uważam, że jest to osoba, która będzie odpowiednią osobą do prowadzenia tego typu placówki, empatyczna, sympatyczna, która będzie też dla tych osób, które tam będą się znajdować, podporą i wsparciem. I mam nadzieję, że powstanie fajny zespół ludzi, młodych ludzi, którzy będą opiekować się osobami starszymi. Jeszcze chciałam zapytać o prac, bo prezes nie chciał się wypowiadać, zapytać. Chodzi mi o likwidację stanowiska główny dyspozytor sieci ciepłowniczej. Pan Grzegorz Cybulski dostał wypowiedzenie i powodem jest właśnie likwidacja tego stanowiska. No, powiem szczerze, że ja nie z racji właściciela nie wchodzę w strukturę organizacyjną firmy. No, firmę już ustawia dany prezes, rada nadzorcza i osoby z kierownictwa jakby ścisłego. Natomiast o tyle, co rozmawiałem z panem prezesem, bo zapytałem go, jaki jest powód, jak to wyglądało, to informacja, którą otrzymałem od pana prezesa, była taka, że takiego stanowiska tak formalnie też nie było w strukturze organizacyjnej. Ono bodajże było w jednym z aktów, w jakimś zapisie, ale w innym ono nie istniało.
I takiego stanowiska, jakby nie jest to stanowisko, które jest automatycznie w każdej tego typu spółce, czyli w każdym PEC-u. To nie jest problem, że takiego stanowiska nie ma. Spółki funkcjonują zupełnie na innych zasadach. To jest jakby porównać. Można to porównać do stanowiska dyrektora czy naczelnika jakiegoś wydziału w danym urzędzie, ale to nie znaczy, że w każdym urzędzie jest taki sam wydział i ten naczelnik, a w niektórych ten wydział jest szerszy, w niektórych jest węższy i tak dalej. To nie jest stanowisko tak, jak mamy w Urzędzie Miasta zastępców prezydenta, których też może nie być de facto, bo ustawa przewiduje, że może ich nie być, ale już musi być sekretarz i skarbnik, tak? Czyli w ustawie już jest zapis, że musi być sekretarz i skarbnik, więc te stanowiska muszą istnieć i muszą być obsadzone. W tym wypadku tego nie było, więc tutaj jakby nie należy tego łączyć absolutnie z jakąkolwiek likwidacją czegokolwiek. A decyzja o tym, że ta osoba dostała wypowiedzenie, jest decyzją pana prezesa, no nie moją. Pan prezes jest nie tylko beneficjentem, ale również i beniaminkiem na Mieszkanie Plus. Zapowiadał pan, znaczy to można dygresję zrobić, że w sumie chyba to stworzyło trochę miejsc, może trochę więcej, nawet niż trochę miejsc pracy w Białej Podlaskiej i można polemizować z hejterami, że nic nie powstało miejsc pracy, byli ten środowiskowy dom i przy Mieszkanie Plus jakieś nowe miejsca pracy, ale ocenia teraz. Pan prezydent mówił, że chciałby też korzystając z tego, że nie tylko TVP Info, ale i inne telewizje pokazują ciągle Białą Podlaską przy Mieszkanie Plus, że pan chciałby kontynuować, ale chyba w budżecie nie ma jakiejkolwiek wzmianki o tym, że jakieś śladowe były nakłady na kolejny jakąś. Na dzień dzisiejszy poleciłem moim współpracownikom szukanie gruntu i szukamy ten grunt, mamy kilka pomysłów, gdzie moglibyśmy usadowić tego typu inwestycje. One się wiążą z zmianą własności, bądź też czasami ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ale cieszy mnie, że takie grunty są. Zgłaszają się też przedsiębiorcy prywatni, którzy mają tego typu grunty. Oni rozmawiają z BGiek-iem na ten temat. Natomiast, że tak powiem, no, ja tylko mogę przyklasnąć, jeżeli się dogadają z BGiek-iem. Natomiast mi zależy na tym, żeby to były miejskie grunty i żeby takie nowe mieszkania i inwestycje powstały w Białej Podlaskiej. Wydaje mi się, że znajdę, natomiast myślę, że wtedy zakomunikujemy to, gdy będziemy oddawać te bloki, a więc te mieszkania. Inwestor ma czas do maja, więc chyba do końcówki maja inwestor ma czas na zrobienie tej inwestycji, więc można się spodziewać w tym czasie już bezpośrednie oddanie inwestycji. Być może wcześniej będziemy podpisywać umowy, przekazywać akty notarialne. Zobaczymy. My na razie... Jarocin zrobił show. Rozmawiałem oczywiście z prezesami BGK. Natomiast informacja, którą ja posiadam, jest taka, że Jarocin nie jest stricte formą Mieszkania Plus. Jarocin przekształcił TBS-y na Mieszkanie Plus, więc troszeczkę w inną formę. Poza tym chyba sam Jarocin, będąc jako w TBS-ie, dopłaca do tej formy. Zresztą nie chcę jakby, bo na jednej z konferencji poznałem wiceburmistrza chyba Jarocina, bardzo sympatyczny młody człowiek, kibicuje im, żeby jak najlepiej im to wyszło i najbardziej im się udało, ale też słyszałem akurat chyba jedną wypowiedź pana Piechocińskiego, gdzieś czytałem w internecie, że był zniesmaczony wysokością czynszu. Nie wiem, czy to jest prawda, że tak duży jest tam czynsz, czy to jest fake, bo powiem szczerze, że już w internecie tyle rzeczy się nie sprawdza, co się czyta, że chyba wracamy do podstawowych źródeł, czyli pisma papierowego, które widzimy przed sobą, bo jednak to w gazetach chyba jest bardziej wiarygodne. I tam była informacja taka, że to jest bardzo duży czynsz, nawet sięgający do 1400 zł. Absolutnie u nas takiego czynszu nie będzie, absolutnie nie będzie takich kwot, więc
a my będziemy spełniać wszelkie wymogi i to, żeby to było tanie i żeby mieszkańcy, którzy dzisiaj mają środki finansowe, są w stanie płacić taki czynsz, mogli go opłacić, a z drugiej strony nie stać ich na to, żeby mieć kredyt bankowy, czyli banki nie chcą im dać kredytu, oni bez kredytu mają te mieszkania. To jest chyba taka najważniejsza idea, najważniejsze przesłanie i oczywiście zrobimy wszystko, żeby na otwarciu Państwo też byli, żeby były osoby, które z nami zaczynały tą inwestycję. Zobaczymy, co się wydarzy. Niewątpliwie Mieszkanie Plus to jest jeden z handicapów, które pomogło pokazać Białopodlaską szerszemu gronu. Dzięki temu, że ten projekt zrobiliśmy, dzięki temu, że przystąpiłem do tego projektu, byliśmy na szeregu różnego rodzaju konferencji w całej Polsce, od Krynicy, po Rzeszów, tak? Pokłosiem jakby Krynicy jest promocja nas w dodatku do Financial Timesa i myślę, że to jest takie dobre przesłanie i tak to powinno być, powinni dobrze o nas pisać i nie mamy się czego wstydzić i powinni dobrze nas pokazywać nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo to też świadczy o sile naszego samorządu. Nie można było w drugiej serii Mieszkania Plus ewentualnie udzielić jakąś pulę dla Polaków, fachowców wracających do miasta? To nie jest tak, że się pulę wydziela, oni zawsze mają szansę. Jeżeli tylko ktoś jest obywatelem polskim, przynajmniej są na karcie Polaka, to mają szansę. Chyba, że pan mówi o emigrantach, którzy tam do Anglii wyjechali z Polski, rozumiem, tak? O tych. Tacy też się do nas odzywają i wracają, więc to nie jest problem. Znaczy, my nie patrzymy pod kątem, jakby inaczej, projekt nie jest uszyty na zasadzie ściągania tych czy innych. Projekt jest dla wszystkich. I teraz kto się w ten projekt wpisuje? No, jak rozmawiam z panią prezes ZGL, bo do niej wpływają te między innymi wnioski i podania, to głównie najwięcej tych podań, najbardziej się tutaj wpisują rodziny z dziećmi, tak? I tym ludziom chcemy pomóc, bo wydaje mi się, że to jest największy problem młodego człowieka. No, pan redaktor już, że tak powiem, no nie sądzę, że dzieci ma w wieku przedszkolnym. Ale to nie jest ból właśnie, a pani redaktor takie dzieci ma, ja również, koledzy również i my wiemy, jak to jest, będąc młodą rodziną, gdy jest problem mieszkaniowy, gdy nie mogę dostać kredytu, gdy muszę mieszkać u rodziców i jeszcze cieszymy się, że oni mają swoje, tak? Ale często gdzieś jesteśmy przyjezdni z mniejszego ośrodka, przyjeżdżamy do większego miasta i chcemy pracować, chcemy żyć, a nie mamy takiej możliwości. I wydaje mi się, że to jest clue tego programu, gdzie nawet ci, którzy wiele zarzucają rządowi, nawet politycznie, przyznają rację, bo tak jak pamiętacie Państwo, najpierw był negowany program 500+, to później wszyscy mówili, że już dadzą na każde dziecko w programie 500+. Tak samo jak jest Mieszkanie Plus, za chwilę każdy będzie mówił, że te mieszkania będziemy jeszcze szybciej i jeszcze więcej budować i to powinna być taka idea, bo jeżeli to się biznesowo składa, no bo to jest pierwsza rzecz, one muszą się zerować, czyli to nie może być, że państwo polskie dokłada, czy spółki Skarbu Państwa dokładają do budowy. Jeżeli to się nam składa biznesowo, to jak najwięcej takich mieszkań powinno powstać, bo te mieszkania właśnie przytrzymają Polaków w Polsce, dadzą im szansę rozwoju, i także miastom, także Białej Podlaskiej, jeżeli powstanie tam 186 mieszkań, a jeżeli to są czteroosobowe rodziny, no to szanowni państwo, mamy prawie 800 nowych mieszkańców, 800 osób, które tutaj zostaną, zaczną pracować, rozwijać się i tak dalej.